Cześć, Szymon z tej strony. Witajcie na moim kanale. W kolejnym odcinku Przeczytany z biblioteki powiem kilka słów o kolejnym tomie Lady Mechaniki. Lady Mechaniki można powiedzieć takim troszeczkę Indianie Jonesie, troszeczkę Lara Croft, takim ciekawej awanturniczce. Dobrze, co my tu mamy? Jest to komiks wydany przez wydawnictwo Scream. Tutaj macie tutaj symbol ich logo, który został który wypożyczyłem w Księżnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej w sekcji dla dzieci i młodzieży. To powinna gdzieś być pieczątka, którą zawsze przydzielę. Tu jest. Tak. Dobra. Mamy tutaj dwie opowieści. Pierwsza klimatyczna, druga w sumie też klimatyczna, ale w zupełnie innym nastroju. Pierwszej mamy klimat czegoś, kogoś w rodzaju doktora Frankensteina, bym powiedział. O, tak to określmy. Ktoś kombinuje, porywa dzieciaki, jakieś dziwne konstrukcje robi, co jest bardzo, bardzo intrygujące. Natomiast w drugim opowieści mamy klimat zupełnie inny. Jeżeli chodzi o pierwszą, to jeszcze bym chciał powiedzieć jedną rzecz, bo mnie tak zaciekawiło. O, pojawia się to. Tutaj postać. Przystojny pan policjant, który będzie pomagał Lady Mechanice. Pytanie, które przez cały komiks mi się nasuwało. Czy to będzie miły, przystojny i na koniec zdradzi, czy nie? Pytanie, jak myślicie? Jak się to skończyło? No, oczywiście wam nie powiem, czy to jest szuja, czy nie szuja, ale mocno mnie to intrygowało. W każdym razie komiks, ten pierwsze opowiadanie jest troszeczkę nawiązywanie do przeszłości Lady Mechaniki, do jej własnych, nazwijmy to, problemów. Ale tak myślę, że bardziej podeszła mi druga historia, ale druga historia jest generalnie pewnego rodzaju nawiązaniem do jakichś westernów albo czegoś takiego. Otóż, klasyczny schemat. Mamy, powiedzmy, wioskę, która jest przez pewne postacie gnębione, czyli tam płaccie haracz, a nic się wam nie stanie, na tej zasadzie. I zazwyczaj jest tak, że w pewnym momencie pojawia się jakiś kowboj, jakiś rewolwerowiec, który stwierdzi, że to jest niedobre i będzie trzeba pokonać tych złych najeźdźców, tych, którzy terroryzują miejscową ludność i tak dalej. Klasyczny schemat westernowy, wielokrotnie widziany. I mogłoby to tylko się na tym zakończyć. Tylko, że tutaj mamy bardzo fajne, co najmniej dwa elementy, które mi się spodobały. Po pierwsze, to mamy tu fajnie wpleciony w to kult, tradycje związane ze świętem zmarłych. Bo tutaj jesteśmy chyba w Argentynie, jeżeli dobrze pamiętam, lub gdzieś, nie pamiętam dokładnie w jakim miejscu, nie wiem gdzie Lady Mechanica wylądowała, ale gdzieś właśnie u jakiś tego typu miejscu. Momencik, ale nie wiem, czy to gdzieś po hiszpańsku gadałem, a chyba w Argentynie mówię po hiszpańsku. Ale dobra, nie jest to w tym momencie istotne, bo przeczytając ten komiks sami się zorientujecie. W każdym razie tak, pierwszy to właśnie mamy te wierzenia, zwyczaje, tradycje na lokalnym miejscu, które pokazują, jak inaczej na przykład podchodzi się do święta zmarłych w tamtych krajach, a na przykład w Polsce. To jest jeden aspekt, który mi się bardzo, bardzo podoba. A drugi to to, jak nazwijmy to, nasza główna bohaterka próbuje rozwiązać problem. I powiedziałbym tak, konsekwencje rozwiązywania problemów nie są banalne, kreskówkowe i takie lekkie i łatwe, co powoduje, że no cóż, czasami trzeba uważać, co się robi i przemyśleć swoje działania kilkakrotnie. Plus do tego emocjonalny wydźwięk tej historii dla głównej bohaterki i mamy naprawdę dobrą historię. Czyli
Dwie opowieści, dwie bardzo dobre. Ogólnie bardzo fajnie mi się czyta tą Lady Mechanikę. Lubię bohaterkę, kibicuję jej. Do tego są fantastyczne kadry. Nie dość, że są bardzo ładne te rysunki, to jeszcze są pomysłowe właśnie zabawy ramkami chociażby. Tutaj macie coś takiego. Więc to jest fantastycznie stworzone, pełne detali, ale tu jeszcze bym wam chciał pokazać, o, no, takie kadry. Bardzo dużo szczegółów, świetnie dobrana kolorystyka, naprawdę, naprawdę bardzo dobry komiks. Ja zachęcam do odwiedzenia biblioteki, są tam wszystkie trzy tomy, możecie sobie spokojnie wypożyczyć i poczytać, tu mamy tom pierwszy i tom drugi. Czy ukażą się dalsze? Nie wiem. Ja jestem zadowolony, że komiks przeczytałem. Naprawdę sympatyczna lektura. I fantastycznie narysowana. Kibicuję bohaterce. Cieszę się. Smucę się razem z nią, jak ponosi porażkę. Cieszę się razem z nią, jak udaje się coś zwyciężyć. Po prostu fajny komiks. Z mojej strony to by było tyle. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.